Więc mamy tutaj nowy obiekt treningowy? Tak mówię. Ale jazda! Myślisz, że będzie siłownia i basen? Basen? Masz ocean pod nosem, kretynie. Wiesz, że nie znoszę oceanu. Ryby do niego sikają, człowieku. Przeleciałeś pół świata, siedzisz na wyspie tropikalnej i nie pływasz w oceanie? A ty pływasz? Nie, ale mam wymówkę. Nie umiem pływać. Nieważne. Po prostu mam nadzieję, że tym razem zbudują nam basen. Dobra, sprawdziłem wszystkie baraki. Są czyste. Ten facet nie miał gdzie się tu ukryć. To oznacza, że musi być gdzieś w dżungli. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zajmiemy się nim, jeśli spróbuje się tu zbliżyć. Zajmiemy się nim naprawdę dobrze. Mamy tu poważny problem, ludzie. Zbierać tyłki i ruszać się. Skąd ten pośpiech? Kowalski! Padły wszystkie główne kanały komunikacyjne. Wygląda na jakiś zorganizowany atak. Zachować czujność. Nie kapuję tego. Mamy coś na kształt powstania mutantów, a na dokładkę jeszcze ktoś infiltruje bazę, tak? Tak. To dla mnie zbyt pokręcone. A dodaj jeszcze to. Słyszałem przez radio, że wiwarium zostało całkowicie zniszczone. Ewakuowano Amulong i teraz robią tam naloty dywanowe. Poważnie? Pewnie. Zaczynam się zastanawiać, co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że nic. Więc czemu tutaj siedzimy? Czy nie powinniśmy strzec anteny? Głupku, skądś muszą podejść do tej anteny, nie? No muszą. A nie spadną przecież z nieba, nie? No nie. Dlatego mamy posterunek tu, w miejscu, z którego będą nadchodzić. W ten sposób nigdy nie dostaną się do anteny. Okej, wydaje się, że to ma sens. Oczywiście, że ma. Człowieku, żarcie na tej wyspie jest paskudne. Święte słowa, brachu. To znaczy, że każdego dnia dostajemy te same stare pomyje. Wydawałoby się, że jeśli mogą wybudować cały kompleks wypełniony supermutantami i megakomputerami i stać ich na całą flotę V-22, to mogli też zapewnić nam jakieś przyzwoite żarcie od czasu do czasu. No, wydawałoby się. To ich sposób na ograniczenie nas. Pokazują nam, gdzie nasze miejsce. Jakby Krieger tu szedł i spróbował tego syfu, to byśmy zobaczyli, kogo co obchodzi. Nie, po prostu ich to nie obchodzi. Tu masz rację. Więc ten mutant z pokraczym tyłkiem idzie na mnie, a ja walę w niego z mojego M4. Miałeś tylko M4? Szczęście, że w ogóle coś miałem. Pomyślałbyś, że jeśli będziemy polować na mutanty, dadzą nam dobrą broń? Gdzie tam? Crow spartolił zamówienia. Część chłopaków miała pistolety i nic poza tym. Człowieku, to dziadostwo musi się kiedyś skończyć. Tak czy inaczej, rozładowuję mój M4 na cholernym trigenie, a on nie chce zdechnąć. Wyje i krwawi, ale ciągle idzie. Trzech z nas opróżniło magazynki, zanim jego dupa zaryła w piach. No, to było ciężko. Kiedy byłem na Pagao, zazwyczaj co tydzień dostawaliśmy nowe gazetki, a tu nic. Jakbyśmy byli kompletnie odizolowani. O czym ty mówisz? W chacie jest pełno gazet. Ale starych. Nie ma nic nowego. Jakby ktoś nałożył na resztę świata zasłony. Jakby reszta świata przestała istnieć. Wiem, o co ci chodzi. To wygląda, jakby te gazety po prostu wymieniali między wyspami z nadzieją, że nikt nie zauważy.